Okej, dobra moi drodzy, kończymy przerwę i jedźmy dalej z koksem. Tak, zakasać rękawy, wsiadać za kierownicę ciężarówki i robimy dalszy progres. Tak, musimy odbudować tu, to Michigan. Tak, wszystkie mosty odbudowane w całej kampanii. Ale musimy też uruchomić, tak, lokalny przemysł. Mruwa, oglądam od czasu wrzucenia filmu o średniowiecznej zbroi, super robotę robisz. Bardzo się cieszę, że się podobało. Paradox robił Shipbreakers, a to może mylę z czymś innym. Okej, teraz tak, pokazuje nam te kontenery, czyli spoko. Tylko się nie wywrócić pod koniec. Jeden kontener jest tam po drugiej stronie. Czy jechać tędy? Nie. Zbyt duże ryzyko wywrotki chyba. Okej, tędy pojedziemy. Dobra, czyli tak, odłącz tą przyczepę. Z Afryką jest Dakar Desert Rally? A. W sumie takie, tak. Gry rajdowe też kiedyś lubiłem. Okej, dobra, ten kontener jest dosłownie tu. Tylko tak, kontener ma dość wysokie... Tak, to jest dość wysoki ładunek. Okej, z tej strony nie dam rady go zapakować, czy będzie to objechać. Chyba na wstecznym tam zjadę. O kurde. O nie. Okej, dobra. Bierzemy się za kłody. Tak, tutaj wrócimy, bo i tak będziemy wracać na tą mapę, żeby kontrakty robić i wtedy naprostujemy tego Fleetstara i dokończymy to zadanie. Tak, ale tak, tu nic nie zrobię, Chevroletem tego nie wyprostujemy. Dobra, czyli przenosimy się na zaporę Smithville. I okej, czyli zabieramy się za... Tak, zabieramy się za kłody. I mamy tutaj już Chevroleta Kodiaka z specjalnym żurawiem do załadunku kłód. Czyli jaki w tej chwili jest plan? Okej, po pierwsze to musimy pojechać na... A, też z tej questowej sobie zatankujmy. Czyli tak, do tych misji z kłodami będziemy potrzebowali dużo paliwa, tak naprawdę. Będzie dużo, dużo jeżdżenia. Czyli tą cysternę, którą zostawiłem w pobliżu stacji benzynowej na Czarnej Rzece,
Tak, tą cysternę zawieziemy kodiakiem na miejsce załadunku kłód, bo i tak tam jedziemy. Droga nie jest fatalna, czyli kodiak to sobie powinien chyba poradzić. Tylko muszę uważać na wywrotki tutaj także, bo ten żuraw podwyższa środek ciężkości też dość mocno. Jest zadań do końca ile? Mamy 73 z 89. Okej, okay, czyli zaplanujmy trasę. Okej, okay, czyli musimy dojechać tu. Jaka będzie najkrótsza droga? Okej, okay, ja pojadę walnę asfaltem, tak żeby nie, się nie wywrócić. A, jak tam sklep... O, okej, okay, ten sklep z przyczepami jest aktywny, okej. Okay. Czyli Pacific będzie mógł tu podjechać i kupić przyczepę. Okej, okay, czyli tu i wtedy z tą cysterną, która jest tutaj, pojedziemy do punktu tartacznego. Tu, okej, okay. Czyli taki jest plan. Drogę. Tak, kod jak na razie tylko napęd na tył, niestety. Ale daję radę. Tylko... tak... Ogólnie ma chyba troszkę szerszy rozstaw kół niż Fleetstar. Tylko ten żuraw... Tak, to jest dość ciężki ładunek, który jest dość wysoko. Okej, okay, ładnie daję radę. Okej, okay, jemu nie kupiłem terenowej skrzyni biegów, ale tak, nie stać nas za bardzo. W sumie do tego, do czego go używamy, chyba nie ma takiej potrzeby. Uwaga, tutaj, na tej rzece. O kurde. A, kurde, ale tak mam. No bo paranoję, że to się wywróci, tak, ale ryzyko wywrotki też jest duże tutaj.
Okej, prawie na miejscu. Zobaczymy, jak sobie poradzi z ciągnięciem cysterny. Tak, bo plan jest taki, żeby, tak jak mówiłem, nie kupować żadnego paliwa. Jak na razie dajemy radę. I wykorzystujemy tylko to paliwo, które jest za darmo na mapach. Okej, czyli tu pełna cysterna. To zawozimy na miejsce do punktu tartacznego. I jeżeli nam zostanie, to sprowadzimy to na zapory Smithville, w pobliżu garażu to postawimy i wykorzystamy to praktycznie do końca. Ok, troszkę się męczy, tu by się przydała terenowa skrzynia biegów, ale ta trasa to 80% asfalt, to więc spokojnie chyba dam radę. Ok. Krótkie to auto jak na taki wysięgnik na nim. Tak, to nie jest idealny idealna ciężarówka do tego żurawia, ale może być. Jak dojedziemy na miejsce, to będzie zakotwiczone i powinno być stabilne. Okej, troszkę uszkodzeń, ale nic krytycznego. I jesteśmy prawie na miejscu. Ok, tak, zjazd to będzie tu. Prawie zjechałem z tego. W sumie całkiem ładnie sobie poradził. Okej. Okay. Tak, unikać tych pieńków. Cysternę odłącz, zatankuj i ustawmy się już do ładowania. Poważnie? Okej, tu troszkę się wkopuje. Kotwice, aktywuj żurawia. Ok, czyli tu ma zamykany, otwierany chwytak.
i tu będziemy musieli odrobinę bardziej precyzyjnie ładować te kłody w porównaniu do ładowania towarów. Ok, czyli to jest przygotowane doskonale. Mamy tak, zapas paliwa, mamy ładowarkę do kłód. Ok, czyli teraz tylko transportować kłody. Jaki kontrakt będziemy robić na początek? To będzie chyba tak, drewno dla miejscowych. Czyli tak, w tym celu musimy zawieźć do tartaku 3 razy długie kłody. Ok, zrobimy to na streamie tylko raz, dosłownie. Ja to poza anteną będę kontynuował. Na farmę 3 zestawy średnich kłód i do magazynu miejskiego także średnie kłody. Ale zaczniemy od długich. Czyli muszę znowu zapłacić 500, ale to nie szkodzi. A, to nie szkodzi, jeżeli mam 14 tysięcy. I przełączamy się na Pacyfika P16. Łatwo o błędy w perspektywie pierwszej osoby? Tak, ale to dla urozmaicenia tutaj wizualnego, powiedzmy. Czy można z pierwszej osoby obsługiwać żubraw? Nie w Chevrolecie, znaczy nie w zwykłych ciężarówkach. Chodzi ci, że z tej kabiny, takiej jakby? Nie. Ale jest w tej grze ciężarówka Arimatsu Forester się chyba nazywa, w której można z pierwszej osoby używać żurawia do załadunku kłód, bo to jest wyspecjalizowany pojazd. Ok, czyli tak, po pierwsze musimy założyć na Pacyfika przód transportera do długich kłód, który mamy. To było wcześniej kupione, czyli zainstaluj. Ok, teraz trzymajmy kciuki, że ten sklep z przyczepami nie zniknie, kiedy wjedziemy z powrotem na Czarną Rzekę. Bo inaczej, tak, nie wiem jak daleko będziemy musieli jechać, kurde, po przyczepę. Okej, okay, zobaczmy. Jest, okej, okay, dobra. Czyli widzimy od razu tyłem. I kupujemy specjalny tył przyczepy do załadunku. O kurde! Ach, właśnie. Okej, okay, ja mogłem przysiąc, że to jest, że było 14 tysięcy. A, ja może w moim trybie hard mode miałem niższą cenę przyczep ustawioną, kurde. Okej, okay, nie mamy, nie stać na sobie. Ile mam? 23 tysiące, kurde no. Okej, okay, co teraz? Musimy zdobyć, kurde, fundusze. Aj, kurde.
Okej, dobra, wiem co możemy zrobić. To będzie upierdliwe. Okej, dawaj, White, Western Star, dawaj. To nawet nie jest koniec świata, bo i tak musimy do tego punktu tartacznego pojechać White Western Starem. Okej, zaraz zobaczymy, czy to da radę zrobić. Standardowy tryb 14 tysięcy. Aha. Dobra, za tank. Okej, ja mogę sprzedać ten żuraw i te burty. Bo tego nie potrzebujemy w tej chwili. Okej, to jest tylko 26 tysięcy, chora. To będzie troszkę droższe. 5700. Okej, pytanie, czy będzie mnie stać na... średnią ramę do transportu kłód i tamto. Kurde, nie. Okej, dobra, sprzedam jakieś podzespoły z... Co ja mogę zrobić? Jak 2000 zdobyć? Chora. Okej, mogę sprzedać Transtara, wtedy kurde będziemy mieli pieniądze. Dobra, okej. Dobra, przełączę się. Za każdym razem, kiedy się przełączam, tracę 500, ale... Tak. Teraz możemy kupić. Tak, zacznijmy dzisiaj wozić długie kłody. Okej, czy teraz mogę to kupić chyba? Co? Ej, nie miałem przed chwilą 32 tysiące? Kurde, okej, dobra. Jeszcze raz muszę wydać 500, żeby się... Czy ja coś źle zrobiłem? Okej, dobra, muszę po raz kolejny wydać 500, żeby się przyłączyć na White Western Stara. Kurde, mógłbym przysiąc, że sprzedałem te dwa. Kupiłem pakę na średnie? A, kurde, okej. A dobra, to nie szkodzi, ja mogę sprzedać za tyle samo, co kupiłem. Czyli ja kupiłem tą średnią pakę, okej. Dobra, czyli straciłem ile? 1000, jak na razie na przyłączanie. Sprzedaj. Okej, dobra. Okej, ile mam pieniędzy? 31 tysięcy. Okej, okay, tak, ale to nawet dobrze, że finansowo jest na styk. Czyli zrobimy tak, że... Tak, na kolejnym streamie będziemy musieli jakiś inny kontrakt walnąć, żeby zarobić na ten dodatek do transportu średnich kłód. Nie będzie wyboru. Okej, okay, czyli dawaj... Znowu wydam... Albo wiecie co, pojedźmy tam, dobra, żeby zaoszczędzić te 500, bo naprawdę się robi troszkę napięta sytuacja, jeżeli chodzi o finanse. W sumie to mi zajmie minutę, żeby tam dojechać. Chyba znowu za mało? 28 tysięcy potrzebuję. Mam 31.
Pacyfik, kup. To. Okej. 3000 tylko zostaje. Okej, czyli tutaj będziemy ładować te długie kłody. To jest jeden z najcięższych ładunków w grze. I zobaczymy, jak to pójdzie. No, musimy zrobić te kontrakty, bo kurde... Kasa się kończy. No, tylko nie wywróć, kurde, Pacyfika P16, bo to będzie... Wow, to będzie kaplica. Nie wiem, czy White Western Star dałby radę go naprostować. To jest... 40 ton. Okej, czyli teraz jedziemy do punktu tartacznego. Najkrótsza droga, tędy tym brodem. I tu na dół. Nie stać nas na błędy, tak? Dokładnie. Tylko patrzcie, ile dostaniemy za ten kontrakt. $22,000. Tak, czyli to jest dość upierdliwy kontrakt, ale kurde, $22,000 wpadło. Masywny przypływ gotówki w naszej sytuacji obecnej. Skąd weźmiemy kasę na dodatek do średnich kłód? Bo za same długie nie zapłacą. Tak, na kolejnym streamie zrobimy inny kontrakt. Zrobimy jakiś inny kontrakt. Nie uszkodzić na tych barierkach. Z nimi jest dziwnie. Radzę ich nie... Tak, radzę ich nie taranować. Może uszkodzić koła i... zawieszenie. Okej. Teraz przez brud. Pacific ma cały czas aktywną blokadę dyferencjału, nawet na wysokich biegach. To jest plusem, ale oczywiście sporym minusem jest brak napędu na przednią oś. Dawaj, dawaj.
Blusik, ptaszki ćwierkają, ładna pogoda, do roboty. Ok, czyli prawie na miejscu. I właśnie pytanie, tak, bo tu są dwie trasy, żeby do tartaku to zawieźć. Czyli pytanie, czy tędy jechać? Czy drugą trasą? Chyba drugą. Byłby za dobry z all-wheel drive, tak, tak. Byłby OP. Ale z drugiej strony na późniejszych mapach już jest taki power creep, że ja prawie w ogóle nie używam Pacyfika. Ok, czyli wracamy tutaj do tego punktu tartacznego. Wszystko już przygotowane, tak więc ok, załadujmy te kłody. Co jest na początku troszkę upierdliwe, jeżeli się nie ma wprawy. Bo te kłody muszą być odpowiednio ustawione. Inaczej nie można zapakować tego ładunku i tym samym nie można go dostarczyć na miejsce. Ok, czyli musimy się odpowiednio ustawić. Dobra, czyli zajęcie tutaj, ale tak, żeby nie zahaczyć o... Ok, czyli chcemy, żeby środek naszej tego zestawu był tam, gdzie jest ta centralna oś żurawia. To jest tak, możemy sobie zatankować paliwo z przyczepy. Świetnie. Ok, załadujmy kłody. Czyli tak, te kłody będą umieszczone tutaj, na tych koziołkach. To są długie, są też średnie. I teraz tak, nie musimy tutaj kompletnie wyładować tego zestawu kłodami. Wystarczą trzy. Czyli tak, to nie jest jakoś... Tak, żeby oszczędzać czas gracza, deweloperzy odrobinę to uprościli. Czyli wystarczy 3 załadować, ale tak jak mówiłem, muszą być odpowiednio ustawione. Po pierwsze, muszą być tu ładnie wzdłuż tej osi. Po drugie, muszą być odpowiednio ustawione na długość. Nie mogą za bardzo wystawać ani z jednej, ani z drugiej strony. Ok, czyli przełączamy się na żurawia. Ustawiamy się nad tym. Otwórz to. Teraz tak, żeby to przenosić w miarę sprawnie, musimy to złapać w środku długości. Inaczej to nam się przychyli ta kłoda na jeden albo na drugi bok. Zamknij. Do góry. Ok, nie jest złapane idealnie na środku, jak widać, bo się delikatnie przykrzywiło. Ale to nie szkodzi. I teraz musimy to umieścić tam. O, aż buja chwieje tym kodiakiem paskudnie. To... Tak, kłoda może też wypaść z tego chwytaka, tak więc trzeba z tym uważać. I teraz delikatnie opuśćmy to tu. Przekręć, możemy też przekręcać tym chwytakiem prawo i lewo. I tak chyba powinno być ok. Dopchnij to troszkę w ten sposób. Puść. I jeszcze dwie musimy w ten sposób wstawić. Są też inne kontrakty na długie kłody? Tak, tak. Są, są. Ja chcę zacząć od Czarnej Rzeki, tak żeby nie wracać już na Czarną Rzekę. Czyli to jest ostatnia rzecz, którą będziemy robić na Czarnej Rzece i nie będziemy już tu wracać w ogóle. Nie wiem, czy gra mi to zaliczy, nie jest idealnie, ale... Dobra, jeszcze jedno.
Okej, okay, puść. Okej, okay, dobra, czyli zrobione. Wyłączmy silnik. Przełączmy się na Pacyfika i zobaczmy, czy będziemy mogli to zapakować. Tak, okej. Okay. Tak, czyli gra nie wymaga od nas, żeby wszystko to... Żeby aż tak długo tu siedzieć i to ładować, wystarczą 3. Ale to jest bardzo, bardzo masywny, bardzo ciężki ładunek. Chyba jeden z najcięższych w grze. Okej. Okay. Czyli musimy to dostarczyć do tartaku. Nie jest daleko. I tu moglibyśmy, tak jak mówię, jechać tędy i tędy, powiedzmy, tym brodem. Albo alternatywnie tutaj podjechać, troszkę tym asfaltem. I tędy. Tylko tu jest troszkę... Okej, troszkę zbyt wąsko. Zróbmy najłatwiejszą, tak jak mi się wydaje, trasę na początek. Czyli tym asfaltem. Przejedziemy tutaj mostem z powrotem. Tu. Bo tu są dość ostre zakręty, co będzie bardzo problematyczne. Te kłody, jeżeli wypadną, to... musielibyśmy kodiakiem podjechać i zapłacić 500, czyli tego nie chcemy. Czyli tu sobie wjedziemy na tą polną. I tędy. Tu na drugą stronę tego mostu. Skrótem do tartaku. Okej. Okay. Dobra, spróbujmy. O, troszkę brakuje mocy. Jeszcze na tym błocie, ale dobra. Byle to bujnąć, niech wystartuje. Weźmy wysoki bieg na razie, nie włączajmy tego maksymalnego na automacie. Zobaczymy, czy podjedzie pod górkę. Pacific nie ma najlepszego silnika jeszcze. Czyli to nie jest jego maksymalna moc. A ładunek jest bardzo, bardzo ciężki. I dochodzą też opory tych, tak, dwóch osi tyłu przyczepy. A daje radę nawet. To nie jest źle. I osie napędowe dociężone, tak, tak. Bo Pacific, bo tak, Pacific to jest kanadyjska chyba ciężarówka, budowana przez dość długi okres czasu i do tego, to jest do transportu długich kłód. Specjalnie zbudowana ciężarówka właśnie do tego. Nawet z ciekawości sobie obejrzałem na YouTubie jakieś filmiki prawdziwego Pacyfika w akcji. Okej, okay, dobra. Czyli tu nie powinno być skomplikowane. Teren jest w miarę dobry. Trudności zaczną się, kiedy będziemy jechać tam w pobliżu tego miejsca od wiertu. Bo tam teren jest dość paskudny, no ale zobaczymy. Tak, na asfalcie nie ma najmniejszych problemów. I teraz tak, ja mógłbym tu zjechać. Kurde, wiecie co, spróbujemy tędy. Będzie szybciej. Czyli zamiast tu jechać naokoło, skręcimy tu. Okej, zaryzykujmy. Na razie jest ok. Pamiętam, że tu się wywróciłem chyba Fleetstarem. Tak sobie teraz przypominam. Więc trzeba uważać. Okej, okay, ten zakręt. Tak, mam. To jest dość długi ładunek. Który ma troszkę, tak, jest troszkę pola manewru, ale trzeba uważać, jeżeli to się zbyt mocno przekręci, może wypaść, poluzować się, wypaść, to będzie duży problem. Kurai Jounin, dzięki za przedłużenie suba, 3 miesiące. Wielkie dzięki, wielkie dzięki. W końcu trafiłem na stream, z subem czekałem tylko na ciebie, dziękuję za to, co robisz, jesteś wspaniałym streamerem. Wielkie dzięki, nie wiem, czy jestem... wspaniałym, ale... Wielkie dzięki, cieszę się, że się podoba. Okej, okay, dobra, teraz...
tu trzeba będzie uważać. Za chwilę się okaże, czy to nie był mój błąd. Delikatnie. Jest okej. Tylko tu jest krzywizna paskudna, tak, ja przypominam sobie to miejsce, wtedy w nocy jechaliśmy, ale flit starym się tutaj wywróciłem na tym. Czyli tu trzeba bardzo uważać, ja na niskim biegu wręcz przejadę tędy. O kurde. Okej, linka zabezpieczająca do drzewa tego, powiedzmy. W razie czego w sumie napnę już delikatnie. O kurde, wiedziałem, że to błąd, kurde, dawaj naprzód. Wiedziałem, że to błąd, to samo, kurde. Okej, jak z tego wybrnąć? O nie! Linka jest troszkę za słaba w stosunku do tego masywnego ładunku, który mamy. Kurde, trzeba było naokoło jechać. Zgodnie z oryginalnym planem. Okej, jestem zahaczony na tym drzewie. Jak to rozegrać? Puść. Oprzemy się o drzewo i tak. Może spróbuj tyłem tej przyczepy do tego. O! Dobra, dawaj linkę znowu. Odblokowaliśmy się tam, ale teraz musimy uważać tu. Okej, dobra. Sytuacja pod kontrolą. Chyba. Dawaj delikatnie naprzód. Naprostować się delikatnie. Dobra, teraz muszę zahaczyć w innym punkcie. Spróbuj tył. Tu. Kurde. Okej, musiałem tak zakręcić, że się zahaczę chyba za drzewo. Ale najważniejsze, że się nie wywracamy. Okej. Tak, tak. Moje doświadczenie i intuicja dobrze mi mówiły, żeby tędy nie jechać. Mogła być tragedia. Ale daliśmy radę. Wysoki bieg. Troszkę mało mocy. Ciężka przeprawa, tak. No ale sami musicie przyznać, jak na grę o głównie przewożeniu towarów z punktu A do punktu B. Tak, to jest dość urozmaicone i czasem nawet nieprzewidywalne. Jest tutaj ten element zręcznościowy, ale też strategiczny. Czy wybrać krótszą trasę, ale bardziej ryzykowną, czy dłuższą może, ale spalić więcej paliwa. Okej. Tylko tak, nie mówmy hop, bo tutaj, kiedy pojedziemy w lewo od tej wieży wiertniczej, którą zbudowaliśmy, tam też jest troszkę paskudny teren, spore nachylenie. Ale już niedaleko do tartaku, tak więc miejmy nadzieję, że damy radę.
Okej, tu jest paskudna krzywizna, czyli weźmy to z prawej. Dobra, tu uważaj ze zjazdem, zbyt szybko nie zjeżdżaj. Delikatnie przechył, ale spoko. Właśnie pytanie, czy to zmienili, bo kiedy pierwszy raz dodali kłody, to wiem, że 3 razy trzeba było to wozić do tartaku. Ale w późniejszych misjach chyba tak, inaczej to nalicza, że to są 3 te, które załadowałem żurawiem. Ok, zaraz zobaczymy. Jeżeli to będzie tylko jeden przejazd, to będzie super. A jeżeli będą 2, zrobię to poza anteną. Bo... tak, to będzie praktycznie to samo. Przynajmniej raz. Przynajmniej raz, potem może drugi raz pojedziemy tą drugą trasą. Dobra, starczmy to. Droga powrotna będzie dużo łatwiejsza bez tego ładunku. O tak, okej, tak, to jest tak, grindowate. Czyli tak, ja wam tego zaoszczędzę. Zawróćmy, tylko zawracanie z tym jest bardzo ryzykowne, trzeba uważać. Jeżeli to się zblokuje, może wywrócić nawet Pacyfika. O, właśnie o tym mówię. Gdybym cofnął jeszcze bardziej, bym wywrócił Pacyfika na pewno. A, czy ja tu... O kurde, nie sięgnę tu. Ok, delikatnie cofnij. O kurde, mogę być. Mogę odłączyć. Daj linkę. Przyciągnij. Podłącz. Okej. Lubię ten aspekt planowania logistycznego kontraktu w kontekście paliwa. Tak, tak. Tak, to jest ciekawe, tak. Zaplanowanie tras, ustawienie odpowiednio paliwa. O nie, kurde! Okej, już tak. Zawsze, kiedy zbyt nonszalancko zaczynam podchodzić do tego, to coś takiego się dzieje. W ten sposób. Można niezaładowane kłody wozić w długiej naczepie. Wiem, wiem, ale ja tego nie robię, bo to trochę takie cheese'owate. Ale technicznie można tak zrobić. Męczy się tu. Nawet bez ładunku. Ok, teraz tak, nie wracamy na pewno tamtą trasą. To już dobre pytanie, czy szybciej byłoby tymi bagnami i brodem, czy... No, zaraz zobaczymy. Można zabrać 9 i wypakować 3 razy. Znaczy powiem tak, to jest dobra opcja, kiedy nie grasz w trybie hard mode, bo mi się nie opłaca tego robić, będzie szybciej, ale wydam dużo więcej pieniędzy, bo będę musiał się przełączać pomiędzy pojazdami. Tak więc... ja to zawiozę poza anteną.
jest gdzieś w grze wskaźnik masy? Jest, znaczy jest w grze gdzieś tam w plikach, ale nie wiem, czy jest to pokazane gdziekolwiek w interfejsie. W plikach jest masa poszczególnych nawet podzespołów. To wszystko jest określone, ale... To chyba nie jest pokazane w grze, tylko jest taki mgliście pokazany stosunek mocy do masy. I tyle. Ok, czyli tu skręcamy w prawo. Ile kłód mieści przyczepa? Chodzi o naczepę? Tak, żeby luzem załadować? O, nie wiem. Sporo by weszło na pewno. Jak tam paliwo. Troszkę tego paliwa poszło, ale dlatego mamy tą cysternę w punkcie załadunkowym. Ok, czyli wracamy tutaj w pobliżu tej stacji benzynowej. I tu mamy bardzo łatwą trasę przez ten górski most. Tak, czyli nie ma sensu tamtędy jechać. Tędy jest być może minimalnie dłużej. Ale biorąc pod uwagę te minuty, kiedy się wywróciłem i jakoś ratowałem linkami, to chyba nawet szybciej jest tędy. Jak mi się podobało Dune Spice Wars? Bardzo fajna gra. Bardzo złożone mechaniki, troszkę asymetryczne frakcje. Bardzo dobrze oddany lore gry. Oprawa audiowizualna też mi się podoba. Czyli jako taka krzyżówka RTS-a i gry planszowej jakby. Bardzo ciekawy tytuł. Troszkę może brakuje mi jakiegoś, nie wiem... Ja wolę... Tak, gdyby były jakieś elementy z CK3, jakieś, nie wiem, eventy losowe, tak żeby to było odrobinę bardziej nieprzewidywalne, to byłoby spoko. Bardzo dobry tytuł, też podejrzewam w multiplayer. Nie grałem nigdy, ale mi się wydaje, że to jest tak, bardzo dobry tytuł do multiplayer. Okej, okay, to użyjemy tutaj tego drugiego zjazdu. Na tym mostku możemy się nie zmieścić Pacyfikiem. Nie, żebym życzył źle, ale chętnie bym zobaczył z ciekawości misję ratunkową Pacyfika. Chyba bym musiał Twin Steera użyć. Tak, bardzo możliwe, że Twin Steera musiałbym użyć, bo White Western Star mógłby być zbyt lekki. Okej, okay, dobra, czyli wracamy na miejsce załadunku i tak jak mówię, moi drodzy, ja tak, zrobię to poza anteną, bo będziemy jeszcze wozić długie kłody na innych mapach. Tak, czyli... Tak, nie ma sensu, żebym to robił na streamie, nie? Tą samą trasę jeszcze dwa razy. Tak, to mi się nie podoba, że to jest takie grindowate, ale z drugiej strony, kiedy gra miała premierę, to chyba nie było tutaj misji na kłody. Potem ją deweloperzy dodali. Bo gracze narzekali i dlatego dali tego troszkę więcej. Okej, okay. Czyli okej, okay, 86%.